Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przygotowałam filmik dla początkujących, dla osób zaczynających swoją przygodę z makijażem, dla osób, które zaczynają kompletować swoją kosmetyczkę i nie wiedzą od czego zacząć. W sieci krąży mnóstwo filmików z kosmetykami godnymi polecenia, tanie i dobre i inne tego typu filmy, ale jednak jakby jesteśmy trochę przytłoczeni tą ilością kosmetyków i właściwie albo nie wiemy kompletnie za co się zabrać, albo chcemy mieć je wszystkie. Nie o to chodzi, nie potrzebujecie wszystkich tych kosmetyków, żeby stworzyć pełen makijaż, wystarczy Wam tak naprawdę garstka, tylko trzeba wiedzieć od czego zacząć, potem następne kosmetyki można sobie w międzyczasie kompletować, jeśli będziecie mieć na to ochotę, ale tak naprawdę nie potrzebujecie od razu ich wszystkich naraz. Ja tutaj przygotowałam kosmetyki w 3 różnych kategorii, czyli mamy kosmetyki do twarzy, do oczu i do ust, tak żeby stworzyć cały pełen makijaż, także mamy tutaj i rzęsy, i cienie, wszystko, ale wiadomo, że nie musicie tych kosmetyków mieć od razu, w momencie, kiedy chcecie tylko stworzyć delikatny makijaż do szkoły na przykład, no to wiadomo, że tych kosmetyków nie kupicie wszystkich, tylko po kolei kosmetyki, które uważacie za stosowne. I tutaj wszystkie kosmetyki, które mam przed sobą, pochodzą z drogerii, nie do końca z drogerii. Nie chciałam się tutaj ograniczać konkretnie do drogerii. Ustawiłam sobie kwotę do 60 zł, chociaż mam tylko jeden kosmetyk, który jest w tej cenie, a większość nie przekracza 25 zł i większość ogólnie jest tak totalnie tanich kosmetyków. Tanie perełki, ponieważ wiem, że w momencie, kiedy zaczynacie swoją magiczną, makijażową przygodę, nie zawsze macie duży budżet. Ja sama zaczynałam od zera i w momencie, kiedy były takie promocje typu minus 49% w Rossmanie, czasami wychodziłam tylko z 2 kosmetykami, ponieważ nie starczyło mi na nic więcej. Także wiem, o co chodzi. Totalnie zachęcam Was, żebyście pisali w komentarzach swoje ulubione kosmetyki z danych kategorii. Możecie napisać swoich 5 ulubionych kosmetyków z niskiej półki cenowej. Dzięki temu stworzymy bazę kosmetyków na dole w opisie. Jeszcze jedna rzecz, zanim zacznę, to na dole w opisie znajdziecie pełne nazwy wszystkich tych kosmetyków, znajdziecie linki, gdzie kupić je najtaniej oraz w momencie, kiedy nagrywałam na ich temat jakiś film, tak jak na przykład przy testach podkładów, to znajdziecie linki także do tych produktów od razu, żebyście mogli zobaczyć, jak te kosmetyki prezentują się w akcji. Także przechodzimy do kosmetyków. Pierwsza kategoria to twarz i na początek trzeba przygotować skórę do makijażu, żeby makijaż dobrze nam się trzymał, musi skóra być dobrze przygotowana. I tutaj pierwszy kosmetyk, który nam przychodzi na myśl, to jest baza pod makijaż. Tutaj absolutnie nic takiego nie potrzebujecie. Ja bardzo rzadko sięgam po jakiekolwiek bazę, najczęściej po prostu omijam ten krok, ponieważ najlepszą bazą, jaką możecie sobie zafundować, to odpowiednia pielęgnacja, także tutaj zainwestujcie w dobry krem nawilżający, a bazę totalnie omijcie. I właściwie pierwszy produkt makijażowy, na jaki powinniście zwrócić uwagę, jest to podkład. I tutaj wybrałam kilka opcji ze względu na to, że jest to bardzo indywidualna sprawa. Każda skóra inaczej reaguje na dany produkt i nawet jeśli macie taki sam typ skóry jak moja, czyli mieszana z tłustą strefą T, to dane podkłady mogą się u Was troszeczkę inaczej sprawdzić. Zacznę od podkładu, który mam w tym momencie na twarzy. Jest to produkt z marki Wet n Wild Photo Focus Foundation. Podkład, który ma średnie krycie, które można budować do dobrego. Bardzo ładnie wygląda na skórze, przez długi czas trzyma u mnie mat. No, wszystko jest przykryte, co trzeba, przepięknie wygląda zarówno na żywo, na zdjęciach, w kamerze. Jest to bardzo fajny podkład. Dobrych podkładów można w drogerii znaleźć naprawdę bardzo dużo, tylko jedyny problem jest z kolorami, ponieważ bardzo ciężko znaleźć odpowiedni kolor dla siebie, także spośród tych, które Wam dzisiaj pokażę, zobaczcie, który kolorystycznie też będzie Wam bardziej pasował i w momencie, kiedy nie wiecie, jak dobrać odpowiedni kolor podkładu do swojej skóry, to zajrzyjcie tutaj, ponieważ wyświetli Wam się filmik, jak dobrać idealny kolor podkładu i na pewno, jeśli dopiero zaczynacie, to będzie to filmik bardzo pomocny dla Was. Drugi podkład pochodzi z marki Belle, jest to Nude Liquid Powder. Podkład tak samo świetny, długotrwały, bardzo długo trzyma u mnie mat. Krycie tak samo mamy tutaj od średniego do dobrego. Można budować, można uzyskać piękny efekt i sprawdza się ten podkład zarówno na co dzień, jak i na większe wyjście, tak jak poprzedni podkład. Także ten osobiście Wam bardzo polecam. I ostatnia moja propozycja to jeden z ostatnich moich ulubieńców, czyli Golden Rose Total Cover 2-in-1 Foundation Concealer. Podkład mocno kryjący. Ten co prawda wygląda najmniej naturalnie na twarzy, także jeśli chcecie uzyskać najdelikatniejszy efekt, efekt gładkiej skóry, wybierzcie któryś z tych dwóch podkładów, które pokazałam Wam wcześniej. Ten tutaj troszeczkę bardziej widać, może podkreślać fakturę skóry, ale kryje zdecydowanie najmocniej. Kolorystyka też jest najlepsza, ponieważ możemy znaleźć najwięcej odcieni właśnie z tego produktu. W momencie, kiedy macie swój ulubiony podkład w dobrym dla siebie odcieniu, ale przyszła zima i już Wasza opalenizna zeszła, albo odwrotnie, jeśli macie zimowy, dobry odcień,
właśnie podkładu, a złapałyście opaleniznę latem i już jest dla Was za jasny. No to jest coś, co może Was uratować, nie musicie kupować kolejnej buteleczki tego podkładu, możecie kupić po prostu mikser. To Wam się sprawdzi na dłuższą metę, ponieważ kosmetyki te można używać rok od otwarcia, także będziecie mogły mieszać zarówno nie tylko z tym podkładem, który aktualnie używacie, ale także z innymi, które w najbliższym czasie po prostu kupicie. Także jest to super sprawa. Dostępnych jest kilka kolorów, ale te, które Wam sama osobiście najbardziej polecam, jest to biały, czyli po prostu rozjaśniający podkład, który świetnie się sprawdza, oraz oliwkowy, którym delikatnie przyciemnicie skórę. Ma delikatny oliwkowy odcień, jest zbyt żółty, także sprawdzi się także, jeśli macie bardziej neutralną kolorystykę skóry. Są to naprawdę świetne produkty, które nie zmieniają właściwości podkładu, ani trwałości, ani krycia, tylko robią to, co mają robić, czyli zmieniają kolor. Te miksery też świetnie się sprawdzą w momencie, kiedy macie ekstremalnie jasną karnację i w drogerii nie ma wystarczająco jasnego odcienia dla Was podkładu, ale także w momencie, kiedy jednak się opalicie zbyt mocno i w drogerii nie ma też jakichś super ekstremalnie ciemnych podkładów, także to jest ogólnie super opcja. Kolejny produkt jest to korektor i mam tutaj trzy propozycje. Pierwszy jest to korektor, jeden z moich ostatnich ulubieńców i kosmetyk, który mam w tym momencie pod oczami. Jest to korektor z Essence Camouflage Plus Matte Concealer. Jest to korektor, który ładnie kryje, wyrównuje tutaj strukturę pod oczami, nie jest widoczny, nie wchodzi w zmarszczki pod oczami. Bardzo ładnie wygląda, ładnie odbija światło i pasuje właśnie zarówno do delikatniejszego makijażu, kiedy użyjemy go odrobinę mniej, ale także w momencie, kiedy jednak chcemy taki mocniejszy efekt pod oczami, to jest to kosmetyk dla Was. Mam tutaj jeszcze dwa korektory, które są tańszymi zamiennikami dla innego korektora, który jest troszeczkę droższy, a właściwości, jakby wygląd na skórze jest praktycznie identyczny. I mam tutaj korektor z marki Makeup Revolution Conceal and Define Krycie. Tak samo bardzo dobre, ładnie wygląda pod oczami, fajnie się sprawdza. Oraz korektor z marki Lovely Liquid Camouflage, który też jest świetnym kosmetykiem, a on jest totalnie na wyciągnięcie ręki. Znam jeszcze jeden bardzo dobry korektor, którego niestety nie mam w tym momencie w swoich zbiorach, ponieważ niedawno skończyło mi się opakowanie. Jest to produkt z marki Maybelline Instant Anti-Age albo The Eraser Eye. Różne są nazwy tego kosmetyku, tego korektora. Jest to ten korektor, który ma gąbeczkę na górze. Jest to jeden z najlepszych, jak nie najlepszy korektor, jakiego używałam. Ma takie średnie krycie, nie kryje w zupełności, ale przepięknie wygląda pod oczami, niesamowicie gładko i jest świetny na co dzień. Żeby ładnie zmatowić skórę, utrwalić nasz makijaż, potrzebujemy pudru. I tutaj serdecznie polecam Wam pudry sypkie, które świetnie sprawdzają się do tego celu, ponieważ nie dają dodatkowego krycia, tylko utrwalają makijaż, pudrują, matują skórę, ale nie dają dodatkowej warstwy, która jest widoczna na skórze i dzięki temu uzyskamy najbardziej naturalny efekt. W momencie, kiedy uzyskacie pełne krycie podkładem, już nie potrzebujecie dodatkowego krycia dodatkowo, ponieważ nie będzie to wyglądało dobrze. Także koniecznie puder sypki i puder sypki, który najbardziej i najlepiej sprawdził mi się do tej pory i pobił wszystkie droższe kosmetyki, droższe pudra, jakie używałam. Jest to produkt z marki Coty, Airspun Loose Face Powder i zdecydowanie jest to produkt, który najlepiej matuje moją skórę, ale jednocześnie nie wysuszając, dając komfort na skórze, nie ściągając mojej skóry. Niestety jest on bardzo słabo dostępny, ponieważ jedynie jest dostępny na jednej stronie internetowej i w tym momencie, kiedy nagrywam ten film, nie jest dostępny ten odcień, który posiadam, czyli Translucent Extra Coverage. Są dostępne dwa odcienie ciemniejsze. Także jak macie ciemniejszą karnację, no wydaje mi się, że nawet jak taką jak moja, albo troszeczkę ciemniejszą, to jest dostępny odcień, który nazywa się Rosy Beige, który nie jest wcale różowy, ale jest po prostu ciemniejszy, także możecie się na niego po prostu zdecydować. Jest to też ten najdroższy kosmetyk, o którym mówiłam, on kosztuje 60 zł, ale uwaga, ponieważ ma on aż 60 gramów, także starczy Wam na wieczność. W momencie, kiedy będziecie używać na co dzień tylko na sobie, no to starczy Wam mniej więcej na rok, także spokojnie możecie na początek po prostu podzielić się tym produktem, czy z mamą, z siostrą, z koleżanką, żeby wyszło Wam to taniej, albo po prostu możecie kupić dla siebie i używać tylko na sobie. Ale ze względu na to, że ta dostępność jest słaba, to jeszcze polecam Wam jeden produkt, który nie sprawdza się aż tak dobrze, ale na początek Wam w zupełności starczy. Jest to puder sypki z marki Pierre Rene, w odcieniu 03 Transparent, który nie dodaje dodatkowego krycia, matuje skórę nie aż tak mocno, ale tak jak mówiłam, na co dzień w zupełności starczy. Z tych wszystkich produktów, które używałam do konturowania,
ubrania, to szczerze mówiąc najbardziej, najlepiej sprawdziły mi się kosmetyki właśnie te z niższej półki cenowej. I taki kosmetyk polecę Wam z marki Lovely, jest to seria Golden Glow i moje zwodnienie Light Beige jest to kosmetyk, który mam wykonturowaną twarz, który sprawdzi się idealnie do bardzo jasnych karnacji, ponieważ on, jak widzicie, nie jest zbyt ciemny. Ma neutralną kolorystykę, która wpada troszeczkę w chłodne tony, w szczególności w porównaniu do mojej żółtej skóry, ale sprawdzi się zarówno do ciepłej, do neutralnej, ale także do chłodnej tonacji skóry. To są produkty typowo do konturowania, czyli do stworzenia tego chłodnego cienia jakby na naszej twarzy, ale też jest jeszcze kwestia produktów do brązowienia twarzy, do ocieplania twarzy. I tutaj mam taki kosmetyk z marki Golden Rose, jest to seria Mineral Terracotta Powder i jest to numer 04. Jest to produkt delikatnie rozświetlający. Ja mam tutaj na bokach czoła, tutaj także mam rozświetlacz, także tego jakoś super nie będziecie widzieć, ale lekko odbija się światło, to nie szkodzi, jeśli chodzi o tego typu produkt. On, jak widzicie, nie jest zbyt ciemniejszy od mojej skóry, dlatego ten efekt jest bardzo, bardzo delikatny. To jest świetny kosmetyk dla osób, które mają bardzo jasną karnację do ocieplania twarzy, ponieważ on jest w takiej kolorystyce bardziej oliwkowej, neutralno-oliwkowej, także on nie wypadnie na skórze pomarańczowo, nie będzie się odcinał, będzie się bardzo ładnie ze skórą stapiał. Także to jest kosmetyk, który polecam Wam w momencie, kiedy macie jasną karnację, a w momencie, kiedy macie ciemniejszą karnację, tutaj jeśli chodzi o produkty do ocieplania twarzy, raczej nie będziecie mieć problemów ze znalezieniem takiego produktu w drogerii, chociaż czasami bywają totalnie pomarańczowe odcienie bronzerów, które tak naprawdę nie będą pasowały nikomu. Tutaj mam produkt z marki Eveline, jest to Natural Bronzing Pressed Powder w odcieniu 51 i on jest w oliwkowej tonacji. On mi nie pasował w momencie, kiedy nie miałam opalenizny, ponieważ jednak był zbyt ciemny, zbyt ciepły, ale to też jest odcień taki typowo żółto-oliwkowy, także on daje ładny efekt opalenizny, który nie jest pomarańczowy i nie odcina się z moją tonacją skóry, ale w momencie, kiedy macie bardziej jakby neutralną chłodną tonację skóry, bardziej właśnie taką beżową skórę, to może się u Was troszeczkę odcinać, także zwróćcie na to uwagę, wybierzcie coś bardziej neutralnego, coś bardziej beżowego. Z róży mam tutaj dla Was 3 propozycje różnych odcieni, w zależności od tego, jaki efekt na skórze bardziej wolicie, jaki odcień, ale także jaki macie makijaż. W momencie, kiedy macie taki rdzawy, ciepły makijaż oka, tak jak ja mam w tym momencie, będzie Wam najbardziej pasował odcień, który jest brzoskwiniowy lub ten odcień, który ja mam na sobie w tym momencie, czyli taki bardzo naturalny, dosyć neutralny odcień różu. Ale w momencie, kiedy macie chłodne tony, jakiś różowy, taki w szarość spadający makijaż, wtedy będzie Wam bardziej pasował taki chłodny róż, także dlatego przygotowałam dla Was różne opcje. I mam tutaj róże marki Lovely, jest to Natural Beauty Blusher w odcieniu 06, to jest ta chłodna opcja, która wpada lekko takie właśnie szarawo-fioletowe tony i świetnie się sprawdza właśnie do chłodnych makijaży. Drugi produkt, czyli ten róż, który mam w tym momencie na policzkach, jest to Catrice Blush Box Waters and Sweatproof i jest to odcień 02 Glistening Pink. To jest produkt, po który możecie sięgnąć spokojnie jako pierwszy róż, ponieważ on będzie pasował tak naprawdę każdemu. Jest bardzo delikatny, jest to taki bardzo ładny, dziewczęcy odcień, którym nie zrobimy sobie krzywdy. Co jeszcze chcę dodać? To kosmetyki, które tutaj Wam pokazuję, zarówno jeśli chodzi o bronzery, róże, to są kosmetyki, które nie mają jakiejś zabójczej pigmentacji, które są takie bardziej delikatne, ale które jednak można budować, żeby uzyskać troszeczkę mocniejszy efekt, ponieważ takie kosmetyki będą najlepsze na początek. W momencie, kiedy weźmiecie coś, co jest mega mocno napigmentowane, to najprawdopodobniej będziecie mieć tutaj takie ciemne plamy, z którymi ciężko sobie potem poradzić. Właściwie nic nie można zrobić. Jak już nałożymy zbyt mocno, no to już ciężko jakby ten efekt z policzków zabrać. Także to są kosmetyki idealne na początek. Brzoskwiniowa opcja jest zdecydowanie moja ulubiona, ponieważ najczęściej też noszę ciepłe makijaże, ale też właśnie róże typowo brzoskwiniowe lubię najbardziej. Jest to róż z marki Wet n Wild Color Icon w odcieniu Pearlescent Pink. Jest to też rozświetlający produkt, ponieważ te dwa róże, które pokazałam Wam wcześniej, są totalnie matowe. Ten jest delikatnym połyskiem na złoto. Mój ulubiony kosmetyk w makijażu to zdecydowanie rozświetlacz i kosmetyk, który Wam teraz pokażę, totalnie Wam starczy i nie musicie kupować nic innego. Jest to jeden z moich ulubionych produktów i to jest rozświetlacz, który mam w tym momencie na twarzy, który jest bardzo ładny, szampański. Jest to zamiennik dla bardzo popularnego rozświetlacza z marki Anastasia Beverly Hills Amrezy. Jest to rozświetlacz z marki Sensic Highlighting Powder. Jest to przepiękny
piękny rozświetlacz, który jest niesamowicie mocny, ale także można uzyskać nim delikatniejszy efekt, można po prostu delikatniejszą warstwę na twarz nałożyć. Mój, jak widzicie, niestety jest pokruszony, ponieważ tutaj dzisiaj, tuż przed rozpoczęciem nagrywania, wyślizgnął mi się z ręki i niestety pokruszył się cały, także sama muszę się udostać po kolejny egzemplarz. Po skończonym makijażu twarzy warto spryskać skórę mgiełką nawilżającą, utrwalającą i produkt, jaki Wam bardzo polecam, jest to mgiełka z Vibo Fixing Spray, którego niestety nie mam Wam jak pokazać, ale na pewno Wam się wyświetli zdjęcie na ekranie. Jest to mgiełka, która utrwali troszeczkę makijaż, scali te wszystkie warstwy, doda troszeczkę blasku naszej skórze, która jednak po przypudrowaniu pudrem sypkim mogła się wydawać troszeczkę zbyt sucha, a jednak po mgiełce jakby cały ten makijaż lepiej stopi się z naszą skórą i będzie po prostu lepiej wyglądał. Teraz już przejdziemy do makijażu oka i tutaj na początek także baza pod cienie, którą też możecie ominąć, przynajmniej na początku możecie zobaczyć, czy przypadkiem nie wystarczy Wam korektor na powiece. Ponieważ w momencie, kiedy nie macie przetłuszczającej się powieki, to trwałość cieni na korektorze będzie dla Was wystarczająca i nie będziecie potrzebować nic więcej. Ale w momencie, kiedy nałożycie najpierw korektor, przypudrujecie, zrobicie makijaż oka i po kilku godzinach Wam się te cienie po prostu rozjeżdżają, rolują i nie wygląda makijaż dobrze, no to wtedy warto zwrócić uwagę na jakąś bazę pod cienie. I ja sama z drogeryjnej półki polecam Wam produkt z marki Maybelline, kolor tattoo 24 Hour i mój jest akurat w odcieniu Creme de Nude, który ma taki cielisty, jasny odcień. Jeśli chcecie uzyskać delikatny makijaż oka, coś dobrego na co dzień, to nie musicie mieć tak naprawdę cieni, ponieważ możecie nałożyć na oczy zarówno bronzer, róż i rozświetlacz i stworzyć taki delikatny, rozświetlony makijaż oka, ale w momencie, kiedy chcecie jednak zrobić coś mocniejszego, coś wieczorowego, chcecie po prostu pobawić się cieniami, to bardzo serdecznie polecam Wam cienie z marki My Secret i tutaj do wyboru jest mnóstwo cieni, zarówno z tych matowych, jak i błyszczących. Błyszczące noszą nazwę Glam and Shine, matowe to jest po prostu Matte Eyeshadow. Do wyboru jest dużo kolorów, możecie tutaj wybrać po prostu te, które najbardziej Wam szykują uwagę, a nie tak jak w przypadku palet, że będziecie używać tylko na przykład połowy cieni, które się w środku znajdują, ponieważ druga połowa Wam po prostu nie pasuje i nie podoba Wam się. Jeśli za to będziecie chcieli zrobić kreski na oczach, to możecie to zrobić zarówno kredką, jak i eyelinerem. I z kredek mam tutaj dwie do wyboru. Pierwsza jest to zdecydowanie tańsza opcja, czyli Essence Long Lasting Eye Pencil. Moja jest w odcieniu takim jasnym, cielistym, którą nakładamy tutaj wewnątrz na tą linię wodną, która jest zaraz przy oku, żeby oczy optycznie powiększyć. Ogólnie ta seria jest właśnie zastygająca, wodoodporna, bardzo dobrze się trzyma, także bardzo Wam polecam. No ale jednak w takiej formie, która jest właśnie wykręcana, mamy dużo mniej produktu niż w takich tradycyjnych ołówkach. I w momencie, kiedy szukacie czegoś w ołówku, co macie więcej jednak produktu i dłużej będziecie się cieszyć jednak taką kredką i bardziej się w sumie opłaca kupić, no to jest produkt z marki Bourjois Contour Clubbing Waterproof. Tutaj akurat mam taką brązową, połyskującą, która ładnie się sprawdza właśnie na górnej powiece jako kreska i mój odcień to jest 57 Up and Brown. I jeśli chodzi o eyeliner, mam tutaj produkt z marki Kobo. Jest to taki eyeliner w płynie. Dla początkujących może nie najlepsza opcja, ponieważ szczerze mówiąc lepiej mi się kreski na przykład robi ciemnym cieniem. Możecie właśnie sięgnąć po któreś z cieni My Secret, czy taki ciemny brąz, czy czerń i wtedy kreskę najłatwiej zrobić. Możecie nawet zrobić taką kreskę z jaskółką, tylko będzie jednak troszeczkę taka bardziej przydymiona, rozmyta, ale dzięki temu też nie będzie widać, że ona może być taka lekko krzywa, ponieważ jednak na początku zrobienie kreski wcale nie jest takie łatwe, ale jednak jeśli chcecie dojść do wprawy i stworzyć taką kreskę, jak mam w tym momencie na oczach, no to z pomocą przyjdzie eyeliner z Kobo, jest to wodoodporny eyeliner z pędzelkiem, który jest rzeczywiście wodoodporny, jest matowy, ma ładne krycie i świetnie się sprawdza. Kolejny produkt jest to maskara i moją zdecydowanie ulubioną maskarą jest ta z L'Oreal Volume New Lashes Soul Couture. To jest jedyna maskara, która z drogeryjnej półki, która naprawdę dobry efekt daje na moich rzęsach. Wtedy są rzęsy zdecydowanie widoczne i w momencie, kiedy najpierw użyję zalotki, podkręcę rzęsy, wytuszuję tym tuszem, to właściwie nie potrzebuję sztucznych. Przy takim dziennym makijażu albo przy takim lekko wieczorowym nie potrzebuję nic innego. W momencie, kiedy będziecie chcieli przykleić sztuczne rzęsy, to musicie mieć klej do rzęs i tutaj zdecydowanie polecam Wam ten z Duo. Ja mam wersję zarówno białej, która wysycha na przezroczystą i to jest w sumie taki najbardziej uniwersalny produkt, ponieważ w momencie, kiedy macie czarną kreskę, możecie też użyć tego kleju, nie musicie mieć czarnego, ale też występuje także w czarnej opcji. To jest najlepszy klej, jaki do tej pory używałam, sprawdza się rewelacyjnie, wytrzyma przez długie godziny, także to jest coś, co Wam kompletnie polecam. A rzęsy, które będą najlepsze dla początkujących w momencie, kiedy będziecie się uczyć przyklejać sztuczne rzęsy, to będą te z Ardell. Ja mam tutaj akurat wersję Wispies, ale polecam też bardzo Wam Demi Wispies. No Wispies, one bardziej otwierają oko, ponieważ są dłuższe na środkowej części, a Demi Wispies bardziej pod
podciąga ten zewnętrzny kącik, ponieważ w zewnętrznym kąciku są one dłuższe. One będą dobre dla początkujących, ponieważ one są na takim przezroczystym pasku. Są one bardzo elastyczne, łatwo się przykleja, łatwo się manewruje na oczach i wydaje mi się, że tak naprawdę wszystkim będą te rzęsy pasowały, nie będą zbyt długie i one są takie dosyć delikatne, także powinny Wam się sprawdzić. W momencie, kiedy wykonujecie makijaż, warto chociaż delikatnie podkreślić brwi, żeby makijaż tworzył jedną całość. I tutaj na początek polecam Wam sięgnąć po cienie do brwi, ponieważ taka forma jest zdecydowanie najłatwiejsza. Tutaj nie będziecie się męczyć, żeby te brwi podkreślić i też uzyskacie najbardziej delikatny efekt, chociaż też cieniami można uzyskać mocny efekt i możecie takim produktem uzyskać właśnie wieczorową Instabrow, jeśli będziecie mieć na to ochotę. Mi się akurat najlepiej sprawdzają cienie z marki L'Oreal, czyli seria Brow Artist Genius Kit, ale tak naprawdę możecie sięgnąć po coś tańszego. Fajne cienie ma także marka Golden Rose, a w momencie, kiedy chcecie uzyskać bardziej trwały efekt na brwiach, ponieważ cienie niestety w momencie, kiedy się dotykamy do brwi, przecieramy, podrapiemy, to mogą się zrobić prześwity, ponieważ one się aż tak mocno nie trzymają i to też nie są wodoodporne produkty. Kiedy chcemy trwałą brew, musimy sięgnąć albo po cienie, albo po pomadę. Ja zdecydowanie wolę pomadę, ponieważ lepiej mi się nimi pracuje, łatwiej mi się tworzy kształt brwi, wypełnia brwi i wtedy uzyskuje delikatniejszy efekt, równomierny, ponieważ w momencie, kiedy jednak robimy brwi kredką, to bardzo łatwo uzyskać zbyt mocny efekt, jakby zbyt dużo produktów w jednym miejscu. No, moim zdaniem gorzej się pracuje i nawet dla początkujących wydaje mi się, że lepiej sięgnąć po prostu po pomadę, no, ale to możecie zobaczyć u siebie, czy Wam się sprawdzi lepiej kredka czy pomada. I z tych, co ja najbardziej polecam z tej niskiej półki cenowej, to jest pomada Belle Brow Maker. To jest zdecydowanie najlepszy produkt, jeśli chodzi o pomady do brwi, no, ale w momencie, kiedy macie bardzo jasny odcień blondu, jesteście naturalnymi blondynkami, albo już farbujecie włosy na jasny odcień, to polecam Wam pomadę z Vivo Eyebrow Pomade w odcieniu 4 Blond, ponieważ ona ma po prostu przepiękny odcień. Nie jest aż tak dobra, ponieważ dosyć szybko wysycha i wtedy trzeba się posiłkować produktem typu Duraline Zinglota. To jest taki płyn, który rozrzedza kosmetyk. Możecie dodać zarówno do eyelinera, do cienia takiego, co pokazywałam Wam, do tej bazy cienia z marki Maybelline, żeby rozcieńczyć produkt i żeby łatwiej się aplikowało. Ostatnia kategoria, ja już tracę powoli głos, to są produkty do ust. I zdecydowanie moimi ulubionymi produktami to są oczywiście matowe szminki, ponieważ tylko takich, znaczy nie tylko takich, ale w większości takich produktów używam. A jeśli chodzi o moje ulubione drogeryjne szminki, to są te z Lovely i to jest seria Kylips. Tutaj mam akurat odcień Magic Desert, czyli ten odcień, który mam w tym momencie na ustach. Do wyboru jest co prawda kilka. Właśnie tutaj jest minus taki, że jest słaba kolorystyka i ciężko znaleźć fajny odcień, ponieważ nie ma ich wiele, ale formuła mi się najbardziej podoba, ponieważ one są mocno pigmentowane, wystarczy cieniutka warstwa na ustach i mamy pełen pigment, nie ma żadnych prześwitów. Jest bardzo komfortowa do noszenia na ustach, nie wysusza, nie robi tutaj skorupy na ustach i też nie podkreśla tutaj załamań, takich zmarszczek, które mamy na ustach. Ale jeśli jesteście wybredni lub po prostu chcecie mieć większy wybór, jeśli chodzi o kolory na ustach, chcecie mieć więcej opcji kolorystycznych, to polecam Wam sięgnąć po szminki z marki Golden Rose. Jest to seria Long Stay. Tutaj zdecydowanie wybór jest ogromny, ponieważ chyba kolorów jest, nie wiem, 30 czy 40, już straciłam rachubę, ale jest naprawdę dosyć sporo. No i tutaj też mamy bardzo ładne odcienie nude, tak jak jeśli szukacie jakiegoś ładnego nudziaka, to polecam Wam serdecznie odcień numer 13. Jest dużo pięknych kolorów, są zarówno ciemne odcienie, jak i jasne, także jest z czego wybierać. Tutaj ta formuła jest troszeczkę jakby bardziej taka lakierowa, cięższa, grubsza warstwa się robi na ustach, która jest troszeczkę wyczuwalna, może podkreślać zmarszczki, ale w dalszym ciągu jest to dobra szminka, która świetnie się trzyma. To były już wszystkie kosmetyki, które Wam tutaj przygotowałam. Jest duża szansa, że jakiś kosmetyk pominęłam, ale na pewno mi się nie przypomni, zanim opublikuję ten film. Jeśli kosmetyki, które Wam tutaj pokazałam, Wam nie wystarczają, chcecie coś więcej, to mam playlistę tutaj na kanale, która nosi nazwę Tanie Kosmetyki i tam znajdziecie filmiki typu tanie i dobre, tanio versus drogo, gdzie porównuję różne kosmetyki ze sobą i uzyskuję taki sam efekt, a za dużo niższe pieniądze. Mam dwa takie filmy na kanale i naprawdę polecam Wam tam zerknąć, ponieważ jest dużo fajnych zamienników i tam znajdziecie też dużo właśnie fajnych, tanich perełek. Tutaj starałam się pokazać Wam te moje ulubione, po które sięgam, które bym poleciła każdemu, ale też oczywiście mam w zanadrzu tutaj
w toaletce, w tych szufladach dużo tańszych kosmetyków, które też się super sprawdzają, tylko po prostu no wiadomo, że nie mogłabym pokazać ich tutaj wszystkich, ponieważ znowu bym zrobiła filmik, gdzie bym pokazywała Wam 10 bronzerów, 10 róży i tak dalej, chociaż i tak wydaje mi się, że dodałam Wam tutaj troszeczkę zbyt dużo opcji niż powinnam. Macie z czego wybierać przynajmniej. Dajcie mi znać, czy filmik był dla Was pomocny, czy chcecie jakąś serię filmów dla początkujących. Myślałam, żeby zrobić jeszcze właśnie taki filmik Starter Kit z kosmetykami takimi droższymi, bardziej pod tą stronę w momencie, kiedy chcecie zacząć malować na przykład klientki, inne osoby, albo chcecie po prostu robić makijaż troszkę bardziej profesjonalnie, chcecie mieć bardziej profesjonalne kosmetyki w swoich zbiorach, no to mogę zrobić taki filmik właśnie z droższymi kosmetykami. Też myślałam o jakichś makijażach typowo dla początkujących, takich, które bardziej opisują technikę, co właściwie robię, jak to powinno się robić, ponieważ normalnie w tutorialach za bardzo tego nie pokazuję, tylko pokazuję moment, kiedy nakładam i to też jest kilka sekund tak naprawdę, a nie mówię dokładnie, co i jak się powinno robić. No, w momencie, kiedy zaczynacie jednak przygodę z makijażem, to może być dla Was troszeczkę trudne. Także dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć takie filmy, co chcielibyście zobaczyć. Możecie pisać w komentarzach. Wszystkie komentarze czytam, nawet jeśli nie odpisuję, nie zrodeszkuję, to wszystkie komentarze zawsze są przeczytane. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!